Dzień dobry, nazywam się Tomasz Opaska, jestem naczelnikiem sekcji eksploatacji w parowozowni w Olsztynie. Chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat historii naszej parowozowni. Historia budynku, który dzisiaj można zwiedzać, rozpoczęła się w 1907 roku, kiedy zbudowano pierwsze 4 miejsca do naprawy parowozów i 2 lata później ją powiększono kolejne 4 do 8 stanowisk, które możemy podziwiać obecnie. Parowozownia to jest kompleks budynków, w których wykonuje się naprawy bieżące oraz przeglądy okresowe parowozów. Na terenie naszej parowozowni mamy halę naprawczą. Jest to hala typu wachlarzowego, czyli wpisana w wycinek koła. Przed nią mamy 20,5-metrową obrotnicę, która służy do obracania parowozów i kierowania ich na stanowiska naprawcze w hali parowozowni oraz kanał rewizyjny, na którym się wykonuje przygotowanie parowozu do drogi, czyli oczyszczanie popielnika parowozu, węglowanie, wodowanie oraz smarowanie spod parowozu.
W miejscu, w którym stoimy, wykonuje się również oględziny techniczne parowozów przed ruszeniem w drogę. I tutaj właściwie dla turysty dzieją się najciekawsze rzeczy. Także tutaj, jeżeli turysta przychodzi do parowozowni i jest parowóz akurat, który wrócił z trasy, to na kanale oczystkowym dzieją się najciekawsze rzeczy. W parowozowni oczywiście większość pracy, którą widzimy zwiedzając, to są naprawy bieżące i naprawy okresowe, czyli naprawy comiesięczne lub ostatnio rozpoczęliśmy naprawy okresowe jednoroczne i dwuletnie. No i tutaj można obserwować naszych pracowników warsztatu przy pracy, czyli w naszej parowozowni mamy możliwość płukania kotła parowozu, mamy możliwość wymiany osi, mamy możliwość wylewania nowych panewek osiowych i korbowodowych. Także parowozownia, którą zbudowano ponad 100 lat temu, do dnia dzisiejszego pełni rolę zaplecza naprawczego dla parowozów. Oczywiście poza parowozownią na naszej stacji w Wolsztynie mamy zabytkowe urządzenia sygnalizacyjne. Mamy dwie nastawnie z początku XX wieku. Linie kolejowe, które wychodzą z Wolsztyna, wychodzą w 5 kierunkach. Najstarsza z nich prowadzi do Zbąszynia i została otwarta 1 lipca 1886 roku. No i przez kolejne kilkadziesiąt lat budowano kolejne linie kolejowe. Na dzień dzisiejszy mamy z Wolsztyna wychodzących 5 linii kolejowych, czyli poza tą do Zbąszynia. Mamy linię do Leszna, do Poznania, do Nowej Soli, do Sulochowa. Niestety dwie ostatnie linie są już do dzisiaj nieużywane. Od połowy lat 90. Linia do Sulechowa została za stacją powodowo rozebrana. Linia do Nowej Soli jest przejezdna do stacji Kębłowo. Dalej niestety już jest to odcinek nieprzejezdny. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, parowozownia w Olsztynie jest znana na całym świecie z tego, że do dnia dzisiejszego nasze parowozy kursują z normalnymi pociągami osobowymi w okolicy Wolsztyna. Aktualnie od poniedziałku do piątku jeździmy na liniach Wolsztyn-Leszno, a w sobotę jeździmy do Poznania. Co jest najciekawsze, jest to pociąg osobowy ujęty w normalnym rozkładzie jazdy spółki Koleje Wielkopolskie. Przejazd takim pociągiem jest zbliżony do czasu przejazdu szynobusu. Wagony, które taki pociąg ciągnie, to są wagony z lat 70. To nie są wagony przedwojenne, które kojarzy się może z parowozami. No i co najciekawsze, dla turysty cena biletu jest taka sama jak biletu na szynobus. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby się przejechać pociągiem z parowozem, od poniedziałku do soboty jest taka możliwość codziennie w Wolsztynie. Poza tym ciągniemy również pociągi specjalne na różnych trasach, w różnych terminach, także tutaj należałoby sprawdzić wcześniej, dokąd aktualnie jeździmy. I mamy, tak jak mówiłem, na naszym stanie wagony retro, wagony z lat 20. i 30. I tymi wagonami możemy zorganizować pociągi na dowolnej trasie, w stylu właśnie przedwojennym, na drewnianych ławkach z ograniczoną prędkością do 60 na godzinę i wtedy turyści mogą się poczuć tak, jakby podróżowali 50-60 lat temu. Poza tym każdy z Państwa może sobie zamówić własny pociąg na swoje prywatne zamówienie. Również takie usługi mamy w swojej ofercie. Także wybrany parowóz. Aktualnie mamy dwa parowozy serii OL49 oraz jeden PT47, który będzie miał wykonywaną naprawę okresową. No i tak jak mówiłem, 5 wagonów retro z okresu międzywojennego. I tymi wagonami i tymi parowozami możemy organizować pociągi specjalne na dowolnej trasie. W zbiorach parowozowni w Olsztynie mamy kilkadziesiąt parowozów, 20 kilka. Niektóre z nich są poza stacją w Olsztynie, niektóre mamy na terenie wolsztyńskiej stacji, a część jest w samej parowozowni.
Kilka z tych parowozów to są bardzo ciekawe eksponaty. Na przykład najsłynniejszym olsztyńskim parowozem, który turyści znają, to jest parowóz Piękna Helena, czyli parowóz serii PM36 o numerze 2. Jest to lokomotywa polskiej konstrukcji, budowy przedwojennej, bliźniacza lokomotywa z numerem 1 w 1937 roku na wystawie światowej w Paryżu dostała złoty medal. Nasza lokomotywa to jest egzemplarz drugi w wersji klasycznej, ponieważ ta jedynka, która dostała medal, to była lokomotywa obudowana aerodynamiczną obudową, która zmniejszała opory ruchu. No i co tu dużo mówić, gdyby Państwo zechcieli sobie znaleźć w internecie wizerunek tej lokomotywy PM36-1, wtedy naprawdę widzimy, że w latach 30. polski przemysł parowozowy stał na bardzo wysokim poziomie. Już z samego wyglądu to wynika. Za mną stoi lokomotywa TY-1. Może nie wyróżnia się niczym na pierwszy rzut oka, ale to jest na dzień dzisiejszy jedna z dwóch lokomotyw zachowanych w Polsce, które mają 3 cylindry. Normalnie parowóz ma 2 cylindry, jeden po lewej, drugi po prawej stronie parowozu, z przodu, między pierwszym dużym kołem a pierwszym małym. A ta lokomotywa za mną ma również trzeci silnik w środku, między ramą. I to powoduje, że lokomotywa jest bardzo silna. No niestety jest też dosyć skomplikowana w obsłudze i w naprawach i w przeglądach. Także tych lokomotyw dużo w Polsce nie było. Były to lokomotywy pochodzenia niemieckiego. Na dzień dzisiejszy jedną taką mamy w Olsztynie. Niestety nie jest ona zdatna do ruchu. Poza tym mamy lokomotywy OL49, to są lokomotywy polskiej produkcji z lat 40. Takich lokomotyw zbudowano 100-kilkanaście sztuk, również na eksport do Korei Północnej. I te lokomotywy od końca lat 70. w Olsztynie stanowią podstawę obsługi ruchu pasażerskiego. Poza tym mamy lokomotywę PT47, to jest lokomotywa pospieszna o prędkości maksymalnej 110 km na godzinę i ta lokomotywa ciągnie pociągi specjalne dalekobieżne, ponieważ ma duży zapas wody, duży zapas węgla, dużą prędkość i moc, ponieważ ma 4 osie napędne, także tą lokomotywę wykorzystujemy do prowadzenia pociągów specjalnych na dalekie trasy, na przykład z Wolsztyna do Szczecina, Gdańska, Kołobrzegu. W jeden dzień taki parowóz może spokojnie na takie dalekie trasy zostać wyprawiony i dojedzie na miejsce. Parowozownie w Olsztynie można zwiedzać codziennie. Szczególnie polecam godziny, kiedy mamy na terenie parowozowni parowóz pod parą. Aktualnie rozkład jazdy przewiduje, że o godzinie 6 rano lokomotywa nasza wyjeżdża do pociągu, wraca o godzinie w pół do 10 i do godziny 11 jest na terenie parowozowni przygotowywana do jazdy. No i później po godzinie 15 również parowóz wraca na teren parowozowni, wtedy można go obserwować. Co jest najważniejsze? Wolsztyńską parowozownię na całym świecie rozsławiła impreza pod nazwą Parada Parowozów. Już od ponad 25 lat na terenie wolsztyńskiej stacji jest zorganizowany pokaz pod nazwą Parada Parowozów. Pierwotnie nazwa to był Parowozowy Show, później przeszliśmy na Paradę Parowozów i w tym roku, w 2018, w ostatnią sobotę kwietnia, mieliśmy 25. Paradę Parowozów. Jest to pokaz na torach naszej stacji. W tym roku mieliśmy 10 lokomotyw. Były to lokomotywy z Wolsztyna, również z naszego zaprzyjaźnionego skansenu w Chabówce, również z Jaworzyny Śląskiej oraz z Wrocławia. I w tym roku były lokomotywy z Niemiec oraz z Luksemburga, która przyjechała na lawecie samochodowej. Jeżeli chodzi o paradę parowozów, to od początku obecnego wieku na terenie skansenu w Chabówce również zorganizowana parada pod nazwą Parowozjada. Z tym, że nasza parada parowozów gromadzi około 20 tysięcy turystów, no i pod tym względem nie ma sobie równych w całym kraju. Jeżeli chodzi o zwiedzanie parowozowni, oczywiście jest to dostępne codziennie. Cena biletu jest niewygórowana, waha się od 4 zł do 10. Turysta, jeżeli jest możliwość i jeżeli jest grupa zorganizowana, może sobie zamówić zwiedzanie z przewodnikiem. Również mamy taką usługę jak przejazd w czynnej kabinie parowozu podczas prowadzenia pociągu. Z tym, że od razu mówię, no maksymalnie w kabinie może przebywać dwóch takich turystów. Na terenie parowozowni w dużym piętrowym żółtym budynku dawniej od lat 50. istniała noclegownia drużyn trakcyjnych. To było takie specjalne
specjalne przygotowane miejsca noclegowe dla maszynistów i pomocników, którzy zaczynali pracę na swoich parowozach w innych lokomotywowniach, przyjeżdżali z wieczornymi pociągami do Wolsztyna i oczekiwali na odjazd do rana. Oni mogli tam się udać na odpoczynek, były pokoje krótkiego wypoczynku, były pokoje do spania. Dzisiaj nie ma już potrzeby nocowania dla drużyn parowozowych, także urządziliśmy w tym budynku hotel. Mamy tutaj hotelik na 19 osób. A na piętrze, gdzie kiedyś znajdowała się łaźnia dla ponad 200 pracowników, którzy w parowozowni pracowali, połowę tej łaźni wydzieliliśmy na salę muzealną. W sali muzealnej mamy zgromadzone pamiątki związane z historią kolei na ziemi wolsztyńskiej i ogólnie z parowozami. Jest tam też bardzo ciekawy eksponat, czyli makieta pokazująca naszą parowozownię, tak jak ona wyglądała na początku swojej działalności, czyli w latach 1907-1909, oraz różne elementy od parowozów, które zachowaliśmy, aby pokazać turyście z bliska, jak niektóre elementy są skomplikowane oraz ile trzeba wsadzić pracy, żeby taki element wyprodukować.